Dzień dobry, z tej strony Szymon Bujalski. Spotykamy się z okazji Dnia Pustej Klasy, który 18 czerwca, tym razem organizuje 18 czerwca Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła. Dzień Pustej Klasy to inicjatywa, która ma zachęcać do tego, żeby dzieci wychodziły ze szkoły w teren, uczyły się właśnie bliżej natury, bliżej przyrody, gdyż jest to coś bardzo owocne. O czym myślę, że za chwilę się przekonamy. Jeśli chcecie poczytać więcej, dowiedzieć się więcej o tym dniu, to zapraszam na stronę dzieńpustejklasy.pl. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej już teraz, to zapraszam do posłuchania naszej rozmowy z panią Ewą Kaliszuk, nauczycielką, która w teren z dziećmi wychodziła nie raz, ale to może na początek lekkie właśnie wprowadzenie. Skąd się pani wzięła, czym się pani zajmuje? Jak zastanawiam się, co zawsze na początku powiedzieć o sobie, to mówię, że jestem przyrodnikiem. Przyrodnikiem, geografem, takim ekologicznym planistą przestrzennym. To są moje takie etapy wykształcenia, ale tak naprawdę to jest moje sedno, jeżeli chodzi o to, kim jestem. Dlatego przyroda była i jest zawsze dla mnie bardzo ważną przestrzenią, której ja sama właśnie doznaję tego, czego od przyrody można doznać, czyli ukojenia, inspiracji, harmonii, tak? To ja sama doświadczam, tego sama doświadczam w przyrodzie i dlatego wiem, że tak bardzo jest to potrzebne wszystkim, a dzieciom w ich kolejnych etapach rozwojowych bardzo. Jestem od 9 lat na południu Polski. Nie byłam tu zawsze. Od 9 lat przeniosłam się do małej miejscowości Podpilsko, to jest Beskid Żywiecki. Dlaczego? Niektórzy mnie pytają, jak to jest przenieść się z dużego miasta, z Warszawy, do bardzo małej wioski, właśnie pod Pilskiem. A właśnie dlatego, że zostałam zaproszona do niezwykłego projektu współtworzenia szkoły. Szkoły, która wtedy rozpoczynała swój kolejny etap, bo to była stara szkoła, stuletnia szkoła w Przyłękowie, kilka kilometrów od Żywca. I ta właśnie szkoła została zamykana, miała być zamknięta, ale mieszkańcy tej szkoły bardzo chcieli ją zachować. I zaprosili naszych przyjaciół, prezesów Fundacji Królowej Świętej Jadwigi, do tego, żeby tą szkołę zachować, jakby przedłużyć jej trwanie. I dlatego mówię, że to jest nowa, stara szkoła, ponieważ od 2012 roku ta szkoła zaczęła pracować inaczej. To znaczy my jako zespół, który się tam pojawiliśmy, zaczęliśmy pracować z dzieciakami, wykorzystując dwie metody. Taką bazową metodą jest metoda Montessori. Ale ponieważ ja się pojawiłam w tym zespole, właśnie z tym swoim wielkim i pragnieniem, swoim własnym bycia częstego w przyrodzie, ale też pragnieniem edukacyjnym, stworzenia otoczenia edukacyjnego dla dzieci, zaczęliśmy pracować wykorzystując metodę leśnej pedagogiki, leśnej edukacji. I od 8 lat tą szkołę jako dyrektor współtworzę z grupą nauczycieli. I rzeczywiście edukację leśną wykorzystujemy na co dzień. Mamy swoją leśną klasę. Wszystkie dzieci, które uczęszczają do tego miejsca, i to są zarówno dzieci przedszkolne, jak i szkolne, w różnych trybach są w terenie, bądź w naszej leśnej klasie, bądź w szeroko pojętej okolicy. I to jest wpisane w nasz plan, codzienny plan lekcji. Także nasze doświadczenie właśnie takiej pustej klasy, jak pan wprowadzał w temat, jest już po pierwsze kilkuletnie i rzeczywiście ta pusta klasa u nas każdego dnia właściwie jakaś pusta sala jest, ponieważ któraś grupa z naszych dzieciaków albo młodzieży jest właśnie w terenie. A jak to wygląda czasowo? Powiedzmy, że ile dzieci się tygodniowo uczą? I ile z Tak tych godzin naprawdę, jest właśnie w terenie? to tak mówię, każda grupa w zależności od swoich potrzeb rozwojowych ma to inaczej rozwiązane. Wszystkie dzieci przyjeżdżają, czy też przychodzą do nas, ponieważ to jest szkoła
do której też przychodzą uczniowie nie tylko z tej wioski, ale dojeżdżają z szeroko pojętej okolicy, właśnie dlatego, że próbujemy inaczej stwarzać przestrzeń do rozwoju dzieci. Dlatego wszystkie dzieciaki są tak samo długo, od godziny 8.30 do 14.30. Tak trwa przedszkole i tyle samo trwa szkoła. I na przykład dzieci przedszkolne mają 3 dni leśne. To nie znaczy, że 3 pełne dni są w lesie, ale 3 dni spędzają kilka godzin w lesie. Klasy szkolne, klasa 1-3 ma 1 dzień leśny, klasa 4-6, bo też pracujemy, zdarza się nam pracować w grupach mieszanych, klasa 4-6 też ma 1 dzień leśny wpisany w plan lekcji, a starsze klasy, czyli 7-8, to są te klasy, które się już mają taką orientację w kierunku też egzaminu i przygotowania do egzaminu, one chodzą w teren w zależności od nauczyciela przedmiotowego. Nauczyciele przedmiotowi też wykorzystują te nasze okoliczności przyrody i zabierają uczniów albo do leśnej klasy, albo na przykład w WF. W większości zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w terenie właśnie, albo w tejże leśnej klasie, albo gdzieś, jak mówię, na wędrówkach w okolicy. No dobra, poza tym, to jest plan taki codzienny, ale też mamy taki zwyczaj, że nasze wędrówki integracyjne, nasze wycieczki, to też są bardzo często zajęcia właśnie wyjazdowe, terenowe, albo korzystamy z okolicznych gór i schronisk, albo udajemy się gdzieś dalej, ale zawsze mamy w takim sercu naszym powiedziane, że w terenie dzieciaki najfajniej się odnajdują, integrują, budują relacje, budują więzi, tak? A dlaczego? Dlaczego? To jest tutaj, można myślę, że pisać książki, dlaczego tak jest. Więc spróbuję może wydobyć takie najważniejsze wątki. Myślę, że takim absolutnie najważniejszym jest to, że jesteśmy gatunkiem, który jakby pojawił się w przyrodzie i w tej przyrodzie zawsze był. To tak naprawdę ostatnie setlecia, ale tak naprawdę to jest, jak pomyślimy sobie o rewolucji przemysłowej, czy o takim wielkim boomie w historii rozwoju ludzkości, to jest taki moment, kiedy człowiek miał taką orientację na miasta. Ale tak naprawdę ważnym rokiem jest rok 2008, bo wtedy, jak podają statystyki, większość osób mieszka w mieście. I to jest też taki moment, w którym bardzo wyraźnie się mówi o pewnym kryzysie i izolacji większości ludzi żyjących na świecie od przyrody. Tak? Bo bycie w mieście totalnie zaburza ten układ bycia w przyrodzie. A co się dzieje w tej przyrodzie? Człowiek będąc tam i jeszcze mając spełnione pewne warunki, czyli mając dane poczucie wolności, a w przyrodzie jak jestem, to mam to poczucie wolności. Nawet jak naszym dzieciom wyznaczamy teren, który jest do naszej dyspozycji, ale on nie ma ogrodzenia. To jest taki teren, który wyznaczamy, powiedziałabym, topograficznie, po znakach szczególnych. To poczucie wolności jest niezwykłe, a w wolności człowiek działa zupełnie inaczej niż w przestrzeni, która już nakłada jakieś ograniczenia. Dwa, ma spontaniczność, czyli ja w tej wolności jestem w przyrodzie i mam możliwość wymyślenia, co ja będę tam robił, co mnie zainteresuje. Ja się w ogóle zorientuję, gdzie jestem i czym się mogę zainteresować. I to są takie bodźce wewnętrzne, które bardzo są każdemu człowiekowi potrzebne. One, mam wrażenie, że bardzo mocno karmią naszą motywację, taką do rzeczy drobnych, czyli takich, że szukam sobie, co chciałbym robić i w tej wolności i w tej swobodzie mogę to zrobić. A dwa, przyroda jest otoczeniem, które pobudza jeszcze jeden bardzo ważny element, ciekawość, tak? Bo przyroda przez swoją różnorodność i tak naprawdę niezależnie od pogody, i to jest właśnie clue, to jest bardzo kluczowa rzecz, że niezależnie od pogody w tej przyrodzie się znajdujemy. I ta przyroda
otwiera nam siebie, a ponieważ ona jest jedną wielką tajemnicą i nawet jak dużo o niej wiem, to ciągle jeszcze więcej o niej nie wiem. I każdy właściwie, mam wrażenie, jest w takiej pozycji, że jest coś, co o tej przyrodzie jest dla kogoś niewiadome. I z tego samego pułapu startują i dzieci, i my dorośli. My dorośli może trochę więcej wiemy, bo przeszliśmy różne etapy edukacyjne i może trochę więcej wiemy, ale ciągle bardzo dużo rzeczy nie wiemy. Jak się otworzymy na nią, to rzeczywiście ta ciekawość nas gdzieś tam nurtuje, tak? I ona popycha do tego, że chce w tej przyrodzie być. Tak? I to są te rzeczy, które rozwijają bardzo ważne indywidualne kompetencje. Bo jak jestem czegoś ciekawy, coś drążę, a jak coś drążę, to zaczynam być bardziej uważny, a jak jestem bardziej uważny na coś, to właśnie zaczynam rozwijać sobie takie bardzo szczegółowe swoje umiejętności i kompetencje. Potem się orientuję, że sam to niewiele mogę, czyli dobrze, żebym znalazł sobie jakiegoś sprzymierzeńca, bo mi pomoże przenieść coś ciężkiego albo wdrapać się na coś, czego nie dosięgam. I nagle się okazuje, że tak zupełnie mimochodem zaczynam budować sobie relacje rówieśnicze, bo właśnie nawołuję kogoś. A potem się nagle okazuje, że ja w tej grupie odnajduję siebie. Czy ja jestem inspiratorem, czy jestem raczej wykonawcą zadań, czy potrafię budować grupę, tak? Czy wnoszę temat, czy reaguję w sytuacjach trudnych, bo jestem odważny, tak? Nagle się okazuje, że w tych okolicznościach przyrody każdy odnajduje przestrzeń dla siebie. Tak? I ten, który jest taką postawą bardzo odważną, wychodzącą do przodu, i ten, ta osoba, która jest bardziej wycofana, też się nagle okazuje, że tam jest przestrzeń dla niej. Tak? To tak mówię, tutaj można by było bardzo dużo opowiadać, ale wydaje mi się, że to są na ten moment, jak pan zadał pytanie, to jest, wydaje mi się, że to są takie bardzo kluczowe rzeczy, które pociągają jak w efekcie domina później różne inne niezwykle ważne cechy i osobowości, i cechy, które tak zwane kompetencje, które przygotowują dziecko do uczenia się. Tak? Proszę dokończyć. Tak? Bo ja tak naprawdę bycie w przyrodzie to nie jest dla mnie lekcja przyrody, czyli nazywania roślin, drzew, to jest kolejny etap. A dla mnie przyroda stanowi otoczenie właśnie, które pobudza te inne bardzo ważne elementy w rozwoju człowieka, które są takim przedsionkiem do tego, kiedy zaczynamy poznawać. Poznawać, nazywać, definiować, tak? Czyli wchodzimy na inny etap właśnie uczenia się. To tak. A nie jest to w dzisiejszych czasach trochę trudne, bo jednak ten rozwój technologii, to częste przyklejenie się, można powiedzieć, wręcz dziecka do telefonu, czy do gry, do komputera, no jest chyba zjawiskiem dość powszechnym. I takie światy właśnie telefonów, YouTube'ów, gier, tam się dopiero dzieje, tam jest tej ciekawości, tam jest tych właśnie jakby możliwości do odkrywania. I czy nie jest trochę właśnie to w związku z tym utrudnione, że ten świat przyrody może, owszem, część dzieci zachęci się, zachwyci i w to pójdzie, ale być może właśnie duża część też jakby po prostu poczuje, że to jest nudne. Tak też się jakby zdarza, a jeśli tak się zdarza, jeżeli dziecko ma takie podejście, że właśnie w przyrodzie, w lesie się nudzi, bo nie ma co robić, bo nie ma w co grać i tak dalej, to co wtedy? Zacznę od końca, tak? Wydaje mi się, że jeżeli dziecko, potem młodzież zasmakuje przyrody, myślę, że w odpowiednim albo powiedziałabym w najbardziej właściwym momencie, to chyba nie znam takiej osoby, która mówi, że ona tam się nudzi. Poza tym słowo nudzę się zawsze jest dla mnie takim bardzo ważnym wskaźnikiem, reperem, że ja się zapytam, bo w ogóle nuda jest bardzo fajną rzeczą. Jak się nudzę, to mogę się potem zastanowić, co mogę robić, żeby się nie nudzić. Czego potrzebuję, żeby moja nuda
została zaspokojona ciekawością albo zastąpiona ciekawością. I jak mi czasami dzieci mówią, ja się nudzę, to ja mówię, fantastycznie, to masz teraz czas zastanowić się nad tym, co ciebie właśnie interesuje, ciebie, bo ja ci nie mogę powiedzieć, co ciebie interesuje. Zapytaj siebie samego. Ale w tej przyrodzie to cię interesuje, czy w ogóle w życiu? W ogóle. A siedzisz sobie w przyrodzie, to się zastanów, bo ta przyroda może być dla ciebie tylko strefą ukojenia, bo ptaki śpiewają, teraz mamy fantastyczny czas. Chociaż dla mnie przyroda jest zawsze świetnym czasem, tak? Ale teraz, jak mam początek czerwca, myślę o lipcu, ale mamy początek czerwca, jeszcze mamy końcówkę wiosny, czyli mam lasy w zieleniach, różnych odcieniach zieleni, mam piękne, kwitnące łąki, mam śpiewające ptaki przed południem i po południu. Nawet jeżeli ta przyroda jest dla mnie tylko otoczeniem, w którym pomyślę, co mnie interesuje, to ona stwarza, że jestem coraz bardziej harmonijny, że ja nawet coraz bardziej ukojony, tak? Nawet coraz bardziej wyciszony. I nawet jak nie jestem tego świadomy do końca albo świadoma, to ta przyroda działa. To jest niesamowite, że my jako ludzie, i to niezależnie od wieku, potrzebujemy takiego filtru, takiej strefy, która nas jakby oczyszcza troszkę. Oczyszcza z bodźców, które właśnie to nasze ciało tak atakują. I teraz dojdę do tego, od czego Pan jakby zaczął ten temat. Wiadomo, że jesteśmy w etapie, w epoce, gdzie technologia gra absolutnie główną rolę. I ani od tego nie chcemy uciekać, i ja też nie chcę wcale od tego uciekać. Ważne, żeby tylko nauczyć się pewnej równowagi, bo to, co się dzieje z dziećmi, które albo w ogóle z dorosłymi, które jakby nadużywają technologii, sprzętu, cyfryzacji, a co za tym idzie gier, bo tutaj Pan przytoczył gry, to badania już też pokazują, że to, powiedziałabym, czyni pewne spustoszenie w psychice. I jest taki cytat, wydaje mi się, że to jest w ogóle, ja teraz powiem wydaje mi się, bo nie jestem w 100% pewna, ale wydaje mi się, że to jest cytat Richarda Lewa. To jest taki człowiek, od którego się w ogóle zaczęła historia popularyzacji w świecie potrzeby leśnej edukacji. Napisał Ostatnie dziecko lasu. To jest polski tytuł, ale to jest książka, o której zaczęto głośno mówić, przekazywać sobie z rąk do rąk, tak? I mówić, wow, chyba trzeba się zastanowić, jak ta nasza edukacja powinna wyglądać. I tam jest taki właśnie akapit, w którym mówi, że im więcej mamy cyfryzacji, tym więcej potrzebujemy przeciwwagi obszaru, przestrzeni, która powoduje harmonię, czyli powoduje właśnie tą przeciwwagę dla bodźcowania. Tak? I wydaje mi się, że jeżeli dzieci od samego początku swojego życia, na każdym swoim etapie życia będą miały zaspokojone swoje potrzeby, a potrzeba ciekawości świata, potrzeba ruchu, to są dwie takie bazowe potrzeby poza poczuciem bezpieczeństwa, które mamy od rodziców, którzy są blisko nas. Patrzę teraz na takie bardzo małe dziecko, jak się rodzi, przychodzi na świat, to ono potrzebuje najpierw ciepła i bezpieczeństwa i więzi z rodzicem, a potem ono się orientuje i bardzo szybko orientuje się, że oprócz rodzica jest otoczenie. I w tym się budzi jego ciekawość do poznania tego otoczenia. I tym otoczeniem jest przyroda, to jest naturalne otoczenie. Tak? I przez pierwsze okresy życia to jest taka naturalna potrzeba ciekawości świata i tego nawiązania więzi. Tak samo jak nawiązuje więź z rodzicem i z najbliższymi, tak samo potrzebujemy nawiązać więź z przyrodą. Dlaczego? Dlatego, żeby później, i to jest kolejna też ważna osoba, która mówi o tym, dlaczego potrzebna jest leśna edukacja, bo potrzebujemy świadomego społeczeństwa, które zadba o przyrodę, ale już później w dorosłości. Czyli potrzebujemy świadomych, dorosłych ludzi, którzy zadbają o przyrodę,
która, jak wszyscy wiemy, jest w kryzysie. Mówimy o kryzysie klimatycznym, mówimy o kryzysie hydrologicznym, tak? Mówimy o kryzysie związanym ze znikającymi lasami, tak? Czyli bardzo ważna rzecz, kryzys środowiska przyrodniczego. A dobrze wiemy, że my jako gatunek bez przyrody nie przeżyjemy. Przyroda przeżyje, ale my nie przeżyjemy. Tu przytoczę fantastyczny film, film z zeszłego roku, świadectwo Davida Attenborough, Życie na naszej planecie. Wydaje mi się, że to jest w ogóle jazda obowiązkowa dla wszystkich. Można obejrzeć i z dziećmi, i z dorosłymi i zadać sobie pytanie wtedy wszyscy, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, czy jesteśmy nauczycielami, czy jesteśmy rodzicami, czy jesteśmy dyrektorami, czy jesteśmy decydentami, warto sobie zadać pytanie, gdzie ja i co ja mogę zrobić dlatego, żeby zabezpieczyć już nie samego siebie, ale te maluchy i te dzieciaki, które mają po lat kilka bądź kilkanaście, zabezpieczyć ich i zabezpieczyć im środowisko przyrodnicze. I dla mnie to są pewne naczynia połączone, że jeżeli chcę, żeby dziecko rozwijało się w zdrowiu ku dorosłości, to ono potrzebuje przyrody bardzo w etapach swoich rozwojowych. Ale przyroda potrzebuje później dorosłego człowieka świadomego, który ma orientację prośrodowiskową. Ale jeżeli nie zadbam w edukacji o tą łączność z przyrodą, to potem nie mogę żądać od młodego dorosłego, żeby nagle był świadom roli przyrody, żeby się tej przyrody nie bał, żeby wszedł w przyrodę i czuł, że ona jest dla niego właśnie ukojeniem i przestrzenią życiodajną. Tak? Czyli to są dla mnie takie dwa cele, które stanowią naczynia połączone. I jak zadbamy o nie, to mam wrażenie, że ta przyszłość, nawet taka trochę katastroficzna, o jakiej się mówi, też takie, są takie wizje, które pokazują pewną przestrzeń plus 50 lat, że będzie mało tlenu, że będzie temperatura za bardzo podniesiona, tak? I że generalnie będzie nam bardzo trudno na tej ziemi przeżyć. Tak? Ale ja bardzo wierzę, że właśnie profilaktyka, czyli wprowadzenie właściwie dzieci w coś, co jest moje, ja to czuję, że to są moje korzenie, że to nie jest ani innowacja pedagogiczna, wprowadzanie leśnej edukacji, tylko to jest pewien powrót do korzeni, no po prostu my z tego trochę wyszliśmy. I wydaje mi się, że warto się zastanowić i zobaczyć, jak każdy i każda z nas, mając szkołę, przedszkole, różne alternatywne formy edukacji, jak możemy pokazać dzieciom przyrodę i jak w tej przyrodzie można najpierw pięknie się rozwijać i potem pięknie o nią też dbać. I właśnie jeżeli dziecko w takim razie kończy edukację, no bo na jakimś poziomie kończy tę edukację w tego typu szkole, to jakby ta edukacja mogła właśnie, rozumiem, wyposażyć w takie, nie wiem, życie w większej harmonii z tą przyrodą, czy jakby ma po prostu doceniać tę przyrodę, czy ma jakby żyć w niej jak najbardziej, jak najaktywniej, ma ją bronić, ma jej nie szkodzić, jakieś takie priorytety, powiedzmy, taki pakiet, powiedzmy, jakby, może nie cech, ale taki jakby elementów, z którymi dziecko kończy szkołę, to właśnie jak wygląda? Co takie dziecko po takiej szkole potrafi, umie, rozumie, o co walczy i tak dalej? Znaczy, ja bym bardzo chciała, i to jest taki cel nasz, tak, też tej naszej szkoły, żeby dziecko było samoświadome. Jakoś mam wrażenie, że samoświadomość jest bardzo ważną cechą i umiejętnością. Bo jak jestem świadomy i tego, czego ja potrzebuję, czego potrzebuje ktoś, kto jest obok mnie, tak, bo ja jestem świadom, że jak ja potrzebuję czegoś, to ten ktoś, kto jest obok mnie, też czegoś potrzebuje. Czyli ja się nagle staję też świadomy potrzeb innej osoby.
A dodatkowo, jeżeli ja jestem jeszcze samoświadomy, to ja wiem, czego potrzebuję do życia. Wiem, że potrzebuję pięknego widoku, czystego powietrza, czystej wody, podglądania roślin, tak? Czyli ja wiem, że ja tego potrzebuję, tak? Czyli, ale żeby to było, to ja też wiem, że przyroda potrzebuje, że musimy o nią zadbać, ponieważ właśnie na przykład mieszkając w mieście, pod miastem, to widzimy, że nas jest jako ludzi bardzo dużo. Tak? Widzimy też, co my jako ludzie robimy z przyrodą, do czego jej używamy i jak ją konsumujemy. Tak? I takie dziecko, taka młodzież wychodząc, właśnie będąc samoświadoma, bardzo chciałabym, żeby też była świadoma tej potrzeby dbania o przyrodę. Wiem też, albo inaczej, wydaje mi się, że dzieci kończąc szkołę mają lat naście, kończąc szkołę podstawową, tak? To jest nastolatek, który zmierza się z bardzo ważnymi pytaniami, spierania się z dorosłym, tak? Zadawania pytań fundamentalnych, gdzie jestem, co jest dla mnie ważne. Tak? I wydaje mi się, że to jest taki moment, w którym dziecko ma prawo negować pewne wartości po to, żeby poszukać na nie odpowiedzi. Tak? Ale jakoś szczerze wierzę, że jeżeli od dzieciństwa dziecko było w takich okolicznościach, w których czuło, że mu jest tam dobrze, to nawet jak przeżywa pewien okres rozterek, poszukiwania, tak, szukania swojej drogi, to w nim to jest zapisane w ciele. To zresztą też badania bardzo pokazują, że dzieci właśnie w tych pierwszych etapach rozwojowych poznają otoczenie wielozmysłowo. To szkoła spłaszcza do wzroku, do słuchu, tak? Ale tak naprawdę w tych pierwszych etapach nasze wszystkie zmysły są równorzędne. One po prostu jak repery, tak? Odbierają otoczenie i one wtedy zapisują w tym ciele wszystkie wiadomości i my to mamy w sobie. Mhm. I nawet jak są takie momenty właśnie zatrzymania, właśnie mówię, zadawania tych trudnych pytań, to wszystko, co w środku było zapisane, to tam jest. I prędzej czy później to się odzywa w postaci pytań, niepokoju, takiego od środka. I człowiek, szukając swojej drogi, słyszy ten swój głos. I dla mnie właśnie ta samoświadomość jest dlatego ważna, że my ten głos dopuszczamy do siebie. Pomiędzy komputery, pomiędzy właśnie gry, które nas bombardują, wciągają, tak, czasami zabierają taką swobodę myślenia. Tak, to w zależności od tego, jak ktoś da się wciągnąć w daną historię taką związaną z internetem. Ale jeżeli te źródła wcześniej zostały tam bardzo mocno podotykane i pozapisywane, to prędzej czy później ten nasz środek się odzywa. Tak? I myślę, że to jest niezwykle ważne. Ja trochę sama jestem świadkiem tego i mówię o tym. Też czasami jak ktoś mnie pyta, to mówię o tym, że to, że szkoła Tatów przy Łękowie ma leśną edukację, to jest też również dzięki mojemu własnemu wewnętrznemu dziecku, które się odezwało w momencie, jak moje dzieci, moje pierwsze dziecko Madzia miała pójść do szkoły w Warszawie, która miała 1300 dzieci, w wielkim mieście, na wielkim osiedlu, w którym trochę tej zieleni trzeba było szukać, to wtedy to moje wewnętrzne dziecko zawołało, tak, jak bardzo dzieciom potrzebne są przestrzenie do właśnie takie, związane nie tylko z klasą, z zamknięciem, ze stolikiem, z ławką, jak bardzo są dzieciom potrzebne przestrzenie swobodne do tego, żeby najpierw w niej pobyć, a potem tą przestrzeń również wykorzystać naukowo, bo w tej przestrzeni można prowadzić świetne lekcje, te, o których jest napisane, są w podręczniku rozpisane rozdziały, można te lekcje później prowadzić w terenie też, tak? Ale najpierw ważne, żeby dzieciaki tą przestrzeń poczuły i poczuły swobodę i wolność, w której mogą właśnie pomyśleć, co one chcą tam robić. I gwarantuję panu, że nawet nastolatkowie, dokończę, nawet tacy nastolatkowie, końcówka podstawówki, jak
znajdują się w lesie i się zastanawiają, co chcą robić, to nagle szybko się okazuje, że podchody są świetne, że można szybko coś wymyśleć razem, że można w relacjach chłopięco-dziewczęcych się odnaleźć, tak? Bo nagle znajdą sobie jakiś rodzaj zabawy, jakiś rodzaj aktywności, który odpowiada ich potrzebie, tej nastoletniej, ale wykorzystują właśnie przyrodę po to, żeby, nie wiem, się schować, pogonić, wymyśleć sobie jakąś aktywność. To może na koniec, bo teraz Pani trochę o tym wspomniała, to ostatnie pytanie bym zadał o to, jak w ogóle taka lekcja w plenerze wygląda, tak po prostu, bo to chyba nie polega tylko na tym, że puszcza się dzieci samopas w las i na tym się rola nauczyciela kończy, prawda? Czy może się kończy? Pozornie czasami, jeżeli mam lekcję działań swobodnych, to pozornie tak to może wyglądać, że wtedy nauczyciel nic nie robi. Ale wtedy ja mówię, że jest najważniejsza rola nauczyciela. I tą rolę podzieliłabym na dwie części. Część, która musi się zadziać wcześniej, to znaczy ten nauczyciel musi nauczyć tą grupę dzieci tego, aby w tej swobodzie dzieciaki mogły zostać puszczone. To znaczy, żeby nauczyciel wiedział, że w tej swobodzie dzieci nie zrobią sobie nic złego i komuś nic złego. A żeby to się zadziało, to jest wielka historia. To jest wielki czas, długi czas, w którym się jest się razem, rozpoczyna się kręgiem, pyta się, z dzieciakami ustala się zasady bezpieczeństwa, najpierw się określa, gdzie są granice terenu. Jeżeli ten teren nie jest wyznaczony granicami typu płotem, tak, to określamy zawsze, dokąd sięga nasz teren. Dzieci już same wtedy, czy też młodzież sama określa, na czym polegają nasze zasady bezpieczeństwa. Tak? To jest pewien rytuał. Tak? Poza tym w tej swobodzie dzieci mogą korzystać z narzędzi, ze sprzętu, który jest czasami uważany za niebezpieczny. A żeby to mogły robić, to też się musi zadziać, musi wiele wody upłynąć i też takiego nabrania zaufania. Dzieci do mnie i ja do dzieci. Ja się muszę nauczyć zaufania do tego, żeby dziecko mogło korzystać z noża, z finki, czy też ze scyzoryka, bo chce coś sobie przygotować, tak? Bo ma potrzebę zbudowania czegoś, szałasu. Tak? Szałasu nie da się zbudować gołymi rękami. Potrzebny jest sprzęt. Tak? Czyli to jest bardzo ważna rola nauczyciela i pierwsze zadanie, czyli tak nauczyć się wspólnie z grupą bezpieczeństwa, czyli to jest pewna kultura bezpieczeństwa, której musimy się nawzajem nauczyć. Potem druga niezwykle ważna rola nauczyciela, ale nie tylko w lesie uważam, tylko w ogóle nauczyciela jako osoby, która odpowiada za stworzenie otoczenia edukacyjnego dla dzieci, to jest obserwacja. Bo ja, będąc dwa kroki za dziećmi albo obok dzieci, widzę każde z osobna i widzę całą grupę. I to jest dla mnie źródło informacji o tym, gdzie które dziecko jest i gdzie jest cała grupa. I szczerze bardzo lubię te chwile, kiedy mamy swobodną zabawę, bo ja wtedy, to są takie dla mnie momenty zatrzymania, kiedy mogę podsumować sobie, gdzie są moje dzieci, gdzie jest moja grupa. I indywidualnie widzę, bo wszystkie problemy wychodzą jak na dłoni. Ktoś jest wycofany, ktoś jest przestraszony, ktoś jest agresywny, ktoś ma konflikt, tak? To jest najfajniejsze pole obserwacji, gdzie są dzieci w swoim etapie rozwoju i gdzie jest grupa jako zespół w etapie rozwoju jako grupy. Tak? Mhm. I dla mnie to jest niezwykle kluczowy moment i bardzo walczę o to, żeby dawać dzieciakom jak najwięcej takiej zabawy. Dlaczego? Ponieważ świat jest bardzo podawczy, dyrektywny. My dzieciom mówimy, uczysz się odtąd dotąd albo zrób zadanie odtąd dotąd. Mówimy im przepis na wszystko. W efekcie takiego wychowania nagle pojawiają się młodzi dorośli, którzy czekają na to, co mam zrobić, jak mam zrobić i do kiedy mam zrobić. Tak? Czyli mamy młode pokolenie dorosłych, które jest bardzo nastawione na przepis,
że działam tylko w przepisie. A źródła tego, żeby mieć osobę otwartą, kreatywną, właśnie mającą pomysły, umiejącą ten pomysł nie tylko wymyśleć, ale zrealizować, to jest niezwykła sztuka i to się nie dzieje w jedną chwilę. To jest cały proces. I do tego potrzebna jest przestrzeń, wolność, swoboda i zaufanie. I to jest jeden rodzaj zajęć. Tak? Ale tak jak powiedziałam, można, trzeba, i ja też bardzo lubię jako przyrodnik, jak mam temat, który chcę wprowadzić, czy to na przyrodzie, czy temat, który wynika z okazji przyrodniczej, bo nagle mam jakieś zjawisko przyrodnicze, które się pojawia i ono jest tylko wtedy, bo przyroda jest taka, że ono jest tylko wtedy. To ja wtedy robię zatrzymanie i wprowadzam dzieci, grupę w tą historię. Jeżeli potrzebne jest wprowadzenie, to robię wprowadzenie. Jeżeli, chociaż bardzo lubię też usłyszeć, co dzieci wiedzą o tym momencie, o tym zjawisku, bo wtedy wiem, z jakiego pułapu startuję wiedzy ich o czymś. Tak? I wtedy wchodzę w historię, w doświadczenie, zawsze jest doświadczenie, bo wiedza dla mnie dobrze, żeby była poprzedzona doświadczeniem, ponieważ doświadczenie znowu pozwoli zapisać w ciele innymi zmysłami to coś, co potem chcę zapisać definicją albo jakimś określeniem, albo jakimś słowem, jakimś wzorem. Tak? Czyli zawsze wprowadzam doświadczenie, które poprzedza mi później tą abstrakcję. Tak? I wprowadzam. Ale jak mogę tutaj powiedzieć z naszej historii, można w lesie zrobić dziady, podsumowanie dziadów Mickiewicza, tak, z klasą, można wszystkie tematy, wszystkie przyrodnicze można zrobić, można matematycznie wszystko praktycznie policzyć, tak? I można traktować przyrodę jako materiał, który pozwala znaleźć doświadczenie i obliczyć na przykład prędkość płynięcia strumienia i mam wtedy różne wzory, mogę tam wyprowadzać, najpierw pomierzyć, a potem powyprowadzać, ale mogę też tą przyrodę korzystać właśnie, że tak, jest dzisiaj tak pięknie, że idziemy do leśnej klasy, bierzemy nasze zeszyty i tam po prostu wprowadzę temat, który nie ma związku z tą przyrodą, ale ta przyroda wtedy działa jako to otoczenie kojące, tak? I wtedy inaczej się skupiam, inaczej pracuję nad tematem, który nie jest bezpośrednio związany z tą konkretną przyrodą, którą mam. Tak? Ale tak naprawdę każdy temat może mieć to miejsce w przyrodzie. My jesteśmy szkołą, tak jak na początku powiedziałam, która pracuje zarówno w środku, w budynku, jak i na zewnątrz. Tak? I dla mnie połączenie tych dwóch metod, właśnie takich dających dzieciom i przestrzeń wewnętrzną, salę, klasę, nauczyciela jako mistrza i tą przestrzeń, gdzie przyroda jest otoczeniem, i jest również ten nauczyciel, ale ten nauczyciel taki obserwator, czasami inspirator, ale baczny obserwator. To jest taka pełnia, która rzeczywiście wydaje mi się, że pozwala dzieciom odnaleźć siebie i odnaleźć sposób, to jest jeszcze jedna ważna rzecz i umiejętność, jak się uczę. Bo tak naprawdę w szkole chodzi o to, żeby każde dziecko nauczyło się uczyć. Nauczyciel nie jest po to, żeby nauczyć. Nauczyciel jest po to, żeby pomóc dziecku nauczyć się uczyć. I to jest cała sztuka, niezwykle trudna. Tak? Niezwykle trudna. Ale dzięki temu dostajemy właśnie świadome, samodzielne jednostki, które potrafią o sobie samo stanowić i podejmować racjonalne decyzje, więc... To jest... Gra warta świeczki, naprawdę. I taka jedna rzecz jeszcze, rzeczywiście myśląc o edukacji, gdybym myślała o edukacji tylko kończąc na szkole podstawowej, to kończy się ten moment w bardzo trudnym momencie, właśnie gdzie ta młodzież jest taka poszukująca, bardzo często nie wie, co chce zrobić i ma prawo, tak? Ale to, że zadaje sobie pytanie, młody człowiek, że śmiało odpowiada na pytanie, teraz nie wiem, ale poszuka. Sprawdzę to albo sprawdzę tamto. To dla mnie to jest niezwykła umiejętność, otwartość na siebie samego i na to, że mogę nie wiedzieć, ale że wiem, że jak nie wiem, to mogę spróbować. Spróbuję jednej ścieżki, spróbuję drugiej ścieżki, spróbuję trzeciej ścieżki
I jak mi się nie coś zmieni w decyzję w jednym miejscu, to to nie jest nic złego. Nawet jeżeli będzie to kategoria błędu, że coś się nie udało, to to nic strasznego. Przecież to jest tylko coś, to była próba, która się nie udała, a ona może się uda w innym miejscu, czyli coś znajdę, coś, jakieś rozwiązanie będzie dla mnie trafniejsze. I tutaj dosięgam jeszcze jednego ważnego momentu, czyli umiejętność przyjęcia błędu jako tak naprawdę sposobu uczenia się, może najlepszego w życiu. Tak? I właśnie jak dzieci są w terenie i wielokrotnie powtarzają jakąś czynność, bo im nie wychodzi ten szałas, bo im nie wychodzi tama, bo jeszcze coś innego się burzy im, tak? To to jest nic innego, jak uczenie dzieci, że trzeba po raz kolejny spróbować. I warto spróbować, bo może za tym kolejnym razem wyjdzie. A jak wyjdzie, to znaczy, że mam przepis na coś, żeby wyszło. Tak? I dla mnie to jest takie, właśnie jak Pan użył tego określenia, gra warta świeczki. Absolutnie to jest warte dania dzieciom, żeby one właśnie na tych czynnościach, które z punktu widzenia dorosłego wyglądają jak zabawa, ale tak naprawdę zabawa, jak się na nią spojrzy tak wnikliwie, jest niczym innym jak pewnym naukowym sposobem odkrywania czegoś, tak? Wielokrotną próbą powtarzania pewnej czynności na sprawdzenie, wyjdzie, nie wyjdzie, wyjdzie, nie wyjdzie, wyszło, nie wyszło, tak? Tylko, że my trochę, i tu znowu jest w kolejnej książce, która poświęcona jest zabawie, jest taki niesamowicie poruszający mnie akapit, który mówi o tym, że my jako dorośli, zestawiając zabawę z nauczaniem, stawiamy tą zabawę na końcu, trochę na taki, dając jej taki pejoratywny wydźwięk. Mówimy, że tylko nauka to jest dobra rzecz, bo tam się dzieją ważne rzeczy. A ta zabawa jest czymś takim, co będzie dopiero potem, jak zasłużysz trochę na czas, na zabawę, będzie wtedy, jak już zrobisz coś ważnego. A tak naprawdę, mówię, jeżeli popatrzymy na zabawę od samego początku, to jest nic innego jak stawianie sobie pytania, wyjdzie, czyli stawiania, czy moja teza, ta, którą mam w głowie, czy mój pomysł, który mam w głowie, jest dobry, czy jest błędny, a jeżeli jest błędny, to jak go muszę zmienić, żeby wyszło tak, jak chcę, tak? Więc to jest niesamowita przygoda. Tu wielu, tak mówię, bardzo wielowątkowa, tak? Ale tu jest naprawdę warto zadbać, warto zawalczyć, warto otworzyć się. Tak walkę uznaję tak, w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Warto otworzyć się na to, co mówi świat trochę, ale tak naprawdę ja to czasami zapraszam dorosłych do takiego doświadczenia, żeby zamknąć oczy i spróbować przypomnieć sobie swoje najwspanialsze i najważniejsze wydarzenia z całej swojej ścieżki edukacyjnej. Od samego początku. Nie ze szkoły. W ogóle z całej swojej historii dziecięco-młodzieżowej. Które to były najważniejsze momenty. I zajrzeć tam do tamtego dziecka czy do tamtego młodego człowieka i trochę sobie z nim podialogować. I zobaczyć, czego ono czy on wtedy potrzebował najbardziej. To jakoś wtedy, tak mam wrażenie, znowu stajemy się bardziej samoświadomi my, jako dorośli. Tak? I się bardziej otwieramy wtedy na to, na co mamy większy wpływ teraz, jako dorośli. Właśnie tworząc otoczenie edukacyjne. Bezpośrednio jako nauczyciele, dyrektorzy, albo pośrednio jako władze gminy, albo władze miasta, które decydują o edukacji w danym miejscu. To, tak. To w takim razie można powiedzieć, że warto, żeby były puste i klasy, i czasami urzędy, biura, inne miejsca pracy. Absolutnie. Żeby każdy sobie w tej przyrodzie poobcował, nauczył się z nią żyć i dzięki temu na nowo lepiej żyć na co dzień. Dokładnie tak. No i chyba teraz, tak? Bo to jest jeden ładny wyraz, który teraz bardzo mocno jest przywoływany jako cel, bo to, co Pan powiedział, ja bym nazwała poszukiwanie dobrostanu. I właśnie ten dobrostan staje się teraz z
coraz częściej też nasłuchując, o czym się mówi w świecie edukacyjnym, mówi się właśnie o tym, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest dobrostan dla mnie dorosłego, dla dzieci, które są na różnych poziomach w szkole, w przedszkolu, w żłobkach, tak? Bo to jest taka pełnia, czyli dobrostan. Czuję się dobrze w momencie i w czasoprzestrzeni, w której jestem. Tak? I właśnie może tym akcentem rzeczywiście, dla mnie to tak, jak Pan zaczął kończyć, to mi to słowo przyszło na myśl, jako taka pełnia, jak coś takie domknięcie całości, takiego poszukiwanie dobrostanu. I jednym ze sposobów na pewno jest odkrycie przyrody, siebie w przyrodzie i danie szansy młodym dzieciom, małym dzieciom na to, żeby one miały szansę odkryć siebie w tym naturalnym otoczeniu, jakim jest przyroda. A zatem odkrywajmy nie tylko 18 czerwca w Dzień Pustej Klasy, ale i w każdy inny dzień. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I co? I w takim razie 18 czerwca widzimy się w lesie. Widzimy się w lesie. Do zobaczenia. Powodzenia.